Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam szczególnie serdecznie Państwa z prasy, z mediów. Mimo konkurencyjnego wydarzenia, które za troszkę się w mieście zacznie, bardzo dziękuję, że znaleźliście Państwo odrobinę czasu na poznanie naszej nowej inicjatywy. Ta inicjatywa, parę informacji od nich, to nie wziął stół, leżą wydrukowane materiały. Ewentualnie odsyłam od razu na stronę naszą www.rwczestochowa.pl, która jest od 2 dni uruchomiona. Tam jest troszkę więcej informacji i o ludziach, i o celach, i o idei, która nam przyświecała w trakcie powołania tej inicjatywy. Forma stowarzyszenia, cel stworzenia alternatywy dla czegoś, co tutaj nazwaliśmy takim socjalno-etatystycznym układem władzy, jaki panuje, czy w kraju, czy w mieście. Marzy nam się, aby pomysł na tworzenie alternatywnego sposobu myślenia o władzy, o społeczeństwie, o tworzeniu struktur był właśnie taki, że ludzie spotykają się tu na dole, w gminie, w mieście, w powiecie, w województwie, a nie nowe partie powstają w wyniku układów koteryjnych w Warszawie, że pan Zbyszek nie lubi pana Jarka i vice versa, i powstaje nowy byt polityczny, i z tego tytułu ludzie mają głosować na tą czy na inną partię. Nasza idea jest dokładnie odwrotna. Wpierw z trudem i mozołem spisaliśmy bardzo krótki, wedle idei konstytucji na przykład amerykańskiej, która jest krótka, a nie setstronicowa, jak europejskie. Spisaliśmy kilkanaście punktów, które nas łączy. Na tym się skoncentrowaliśmy, a nie na tym, co mogłoby nas potencjalnie dzielić. Po spisaniu tych punktów stworzyliśmy kodeks wspólnych wartości. Każdy, kto chce z nami pracować, zapraszamy wszystkich obywateli miasta i regionu, wpierw musi zaakceptować ten kodeks wspólnych wartości. To jest warunek konieczny tego, żeby po tygodniu, miesiącu czy pół roku nie okazało się, że dwóch liderów jakiegoś ugrupowania ma dokładnie przeciwny pomysł na organizację społeczeństwa i na życie. Na tej bazie stworzyliśmy nasze stowarzyszenie. Jest ono połączeniem ludzi różnorodnych, ludzi o różnych drogach życiowych, o różnych sposobie patrzenia na świat, wywodzących się z różnych ugrupowań, za to ludzi, których łączy właśnie wspólny kodeks wartości. Chcielibyśmy, żeby w ten sposób myślenie o życiu społecznym, o organizowaniu się było myśleniem dominującym. Jest ze mną Stefan Kramarski, Kongres Nowej Prawicy, kandydował do Senatu. Jest Włodek Skalik, Prawica RP. Ja reprezentuję koło lokalne PJN-u, ale reprezentujemy tutaj dzisiaj siebie, reprezentujemy nowy pomysł na organizowanie właśnie współpracy między ludźmi, których więcej łączy niż dzieli. Szanowni Państwo, też chciałbym się przyłączyć do podziękowań, że przyjęliście zaproszenie na nasze spotkanie. Chciałbym zwrócić uwagę na nazwę naszego stowarzyszenia, Ruch Wolności. Tak? Ruch Wolności. Bycie wolnym to przywilej człowieka. My chcemy korzystać z tego przywileju. Chcemy tworzyć środowisko, które będzie zachęcało do korzystania z tego przywileju. Chcemy tworzyć środowisko ludzi, dla których ten przywilej jest niezwykle istotny. Bo przecież wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać, trzeba ją stale zdobywać. To są słowa Jana Pawła II. Dla nas niezwykle istotne. Trzeba ją stale zdobywać. Co znaczy? To oznacza stałą aktywność. Stałe działanie po to, by ten przywilej nie został gdzieś zmarnowany, zaprzepaszczony, czy tak jak często się zdarza, ograniczany. Prawo korzystania z wolności. Dlatego nazwa wydaje mi się bardzo jednoznacznie wskazująca, co cenimy, dla jakich wartości chcemy działać. Dziękuję bardzo. Ja już tu
wszystko koledzy moi powiedzieli, ja tylko mogę dodać do tego, czym my się różnimy od pozostałych polityków. My na przykład wiemy, kiedy było Powstanie Warszawskie. Mogę też powiedzieć, że wiemy, kiedy był Hołdus. Także znamy historię Polski i znamy historię miasta. Dlatego ten ruch żeśmy powołali, żeby w Częstochowie w końcu powstał ruch, który będzie walczył o wolność. Dziękuję. Będziemy starali się w najbliższym czasie zaprosić Państwa na kolejne wydarzenia. Może się uda, nie za długo, za tydzień, może troszkę więcej, są wstępne rozmowy, zaprosić liderów różnych prawicowych ugrupowań, liderów krajowych. Bardzo ciężko czasami udaje mi się spotykać w stolicy. Miejmy nadzieję, że nasze miasto będzie dla nich taką pozytywną, dobrą energią do nawiązania współpracy na zasadzie takiej, jak udaje się nam tutaj w tej chwili to robić. Będziemy starali się odnosić do bieżących, ważnych, istotnych wydarzeń w mieście. Na przykład, jak Państwo wiecie, przez 4 lata zajmowałem się budżetem miejskim. Niedawno zostały ogłoszone wyniki wykonania budżetu za rok 2011 miejskiego. No i tak naprawdę chcemy, jest gotowy materiał, dokonać rzetelnej analizy realnego wykonania tego budżetu. Będziemy chcieli z tą prezentacją wyjść na sesję Rady Miasta, jeśli Szanowna Rada Miasta nam to umożliwi, co wcale oczywiste nie jest. Jeśli nam nie umożliwi, zrobimy to wyłącznie na konferencji prasowej. Więc tych pomysłów na bardzo konkretne działania jest sporo po to, aby obywatele naszego miasta, naszego regionu mieli rzetelną informację o sytuacji. Nasze pieniądze, wspomniałem o tym budżecie, to jest fundament myślenia o zarządzaniu miastem. No, po to jest władza de facto, żeby skutecznie i sensownie wydawać ciężko zarobione przez nas pieniądze. I tego typu działań, pomysłów będziemy robili więcej. Będziemy się odnosili do branżowych rozwiązań dotyczących kultury, sportu, edukacji, poszczególnych dziedzin. Te materiały będą sukcesywnie pojawiały się na naszym portalu, na naszej stronie. To jest taka ogólna zapowiedź sposobu myślenia i działania na najbliższy okres. Tak, chcielibyśmy właśnie zainteresować Państwa, dziennikarzy, ale również i obywateli naszego miasta, naszą stroną rwczęstochowa.pl. Na tej stronie będziemy chcieli prezentować nasze spojrzenie na problemy naszego miasta, różnego rodzaju problemy, być może nawet w szerszym ujęciu, ponieważ wolność ściśle wiąże się z prawdą, tak? Prawda, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. W związku z tym ukazywanie tej prawdy, dyskusja na ten temat, na tematy istotne będą naszym bardzo istotnym obszarem zainteresowania i naszej aktywności. Ja bym chciał swoje zadowolenie wyrazić, że w końcu powstała Częstochowie takie ugrupowanie, które ceni wolność jednostki, bo jak nie ma wolności jednostki, to nie ma wolności narodu. To co, może tyle wstępu i prosimy o zadawanie pytań, po to jesteśmy. Bardzo proszę, Pani Dorota. Chciałam zapytać, czy stowarzyszenie będzie sobie tylko istnieć i w jakiś sposób opiniować i recenzować to, co się dzieje, czy też macie zamiar za te 3 lata wystartować do Rady Miasta? No krótko odpowiem. Odwracamy kolej rzeczy. Jeśli inicjatywa spotka się z szerokim odzewem, na co oczywiście liczymy społecznym, mamy taki zamiar. A w parlamentarnych również? Jest to na tym etapie inicjatywa lokalna, samorządowa. Jeśli ten ruch przekształci się w ruch ogólnopolski, co powiem szczerze, byłoby bardzo pożądane, że tak będzie powstawała inicjatywa obywatelska, że w iluś 10 miastach ludzie siądą na dole i razem pomyślą, no nie, tak dalej być nie może, to wtedy jest szansa na przerodzenie się w inicjatywę ogólnopolską, ale to są marzenia, ale marzyć musimy. Ale nie wierzycie za bardzo, chyba w spełnieniu. To znaczy, ja powiem tak, jeżeli się czegoś nie zaplanuje, nie marzy się o czymś, to należy zapomnieć o tym, że się coś
pewnością inicjatywa nasza jest lokalna i co tu dużo mówić, jesteśmy w fazie tworzenia zrębów organizacyjnych, jesteśmy zupełnie w fazie początkowej. Można mówić o dalekosiężnych planach, celach, ale tak naprawdę my dzisiaj chcemy się koncentrować na sprawnym i dobrym zorganizowaniu naszego stowarzyszenia. Pani zada pytanie, czy jest zarejestrowana. Jest to na moment obecny stowarzyszenie zwykłe, zarejestrowane w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i wszystkie formalności dopełnione już są zamknięte. Jeśli inicjatywa nabierze jeszcze większego rozmachu, oczywiście myślimy o przekształceniu w stowarzyszenie rejestrowane w KRS-ie. Adam Świerczyński w Częstochowie, dwa pytania. Pierwsze to ilu członków na chwilę obecną? I drugie, tutaj się pojawiła taka deklaracja, żeby zaprosicie Państwo liderów partii prawicowych, więc kto pierwszy miałby przyjechać? Jest pomysł, żeby oni przyjechali wspólnie. Jest pomysł, żeby przyjechał lider Kongresu, lider frakcji RP i lider POJEDEN. Bądź któryś z jego zastępców czy rzeczników. Wstępnie te rozmowy trwają, ale nie chcę mu uprzedzać, bo ciężko czasami kalendarze skoordynować. A jeśli chodzi o liczebność? Liczebność formalnie do założenia poczta pasów. Formalnie jest w tej chwili członkami, no nawet wziąłem ze sobą dokumenty, bo zrobiliśmy jakby dwóch, to jest interesujące, dwa etapy. Pierwszy był kodeks wartości, to jest 32 osoby, które podpisały kodeks wartości na etapie tworzenia. Do rejestracji zgłoszono wymaganą liczbę, na przykład 3 osoby, ale zgłosiliśmy 15. Formalnie podpisanych jest 20 w tej chwili członków stowarzyszenia, którzy są członkami przyjętych, bo to wymaga pewnej procedury, uchwały, władzy i tak dalej. Twarze prowadzące są na stronie, gdzie chyba w tej chwili 18 czy 20 nazwisk, które już są tam umieszczone z krótkimi notkami biograficznymi. Siedziba formalna to jest ten adres? Dzięki uprzejmości naszego kolegi, członka założyciela Piotra Stefańskiego, Senat Polska 4. Tam też mamy swoje regularne spotkania. Piotr jest aktywnym członkiem, założycielem, także bardzo dziękujemy za, przy okazji za i bardzo takie przyjazne lokum. Ja jeszcze raz odeślę rzeczywiście do naszego kodeksu wartości, który podzieliliśmy na dwie części, zbiór wartości uniwersalnych, w kilku punktach spisany i po drugiej stronie cele lokalne, samorządowe, to świadomie oddzieliliśmy i jak się zastanawialiśmy potem nad takimi branżowymi programami, to tak pozytywnie wyszło, że de facto tymi paroma bardzo uniwersalnymi opisami da się dość jasno zdefiniować, jaki jest nasz cel. Bo jeśli uznajemy wolność obywatelską za fundament budowania ładu społecznego, zasada, że jednostka zawsze jest w stanie lepiej gospodarować swoją własnością od państwa czy samorządu, że zrównoważony budżet jest fundamentem zdrowych finansów publicznych. Pamiętam kilka lat temu na sesji Rady Miasta jeden slajd pokazałem, który wspomniał, kiedy jeszcze o Grecji się publicznie nie mówiło, że to grozi Europie i na sam dół, to jeden z nomen omen prawicowych radnych mówi, że to nie na temat. No widzicie Państwo, jakie to jest nie na temat. Jak dzisiaj zadłużenie mieszkańca miasta na głowę z samego budżetu samorządowego z doliczeniem zadłużenia szpitala, to jest prawie 2000 zł, zbliżamy się do tej magicznej liczby oficjalne. Powiesiłem ten licznik długu, który wisiał na mojej stronie, wisi również na naszej stronie, ten zegar bije codziennie, co minutę, co sekundę. To pokazuje pewien sposób myślenia, bo te pieniądze ktoś musi oddać. Kto? Ci młodzi ludzie, którzy z nami siedzą. I to z potężnymi odsetkami. Po co oddawać 40 milionów rocznie takie miasto jak nasze lichwie bankowej, a tyle oddaje? Czy nie za to lepiej byłoby budować co rok porządny wiadukt i porządny most i wyremontować wszystkie drogi? To są fundamentalne pytania, na które odpowiedź władz, niezależnie których przez lata ostatnie brzmi nie. Lepiej pożyczyć kolejne pieniądze i udawać, że to może trwać nieskończoność. Otóż nie może.